Witam was po raz kolejny. Słuchajcie, dziś chciałbym wam pokazać takie jedno miejsce tutaj. Teraz tak, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo co to jest. Załebka po prostu nazywaliśmy takie miejsca bunkrami, ponieważ to takich tutaj obiektów jest, no obiektów właściwie nie wiadomo jak to do końca nazwać. W każdym razie są trzy takie usypane górki, na nich jest takie wejście, które prowadzi do góry i jest u góry beton. I teraz tak, bo szczerze mówiąc, bo kolega się mnie też, znajomy właściwie się pytał mnie, czy wiem, do czego mogły one służyć tutaj, te górki. Powiem ci kolego, że szczerze mówiąc nie wiem, też mnie to kiedyś ciekawiło. My Załebka po prostu nazywaliśmy te górki bunkrami, no aczkolwiek to bunkra raczej nie przypomina. Raczej stawiałbym na jakieś schrony, może coś takiego. Inni na to mówią, że są to zbiorniki na wodę. To w ogóle, szczerze mówiąc, nie chcę mi się w to wierzyć, ponieważ tutaj zaraz, jak wam pokażę, dalej płynie rzeka, także to też za bardzo nie chce mi się wierzyć. Teraz tak, za chwilę sobie podejdziemy do góry. Jeszcze jest 7 minut nagrywania. Miejsce też jest ciekawe, ponieważ to są bardzo stare dęby. Wiele już wykoszono. Ale czekajcie, bo tutaj ktoś teraz chodzi znowu. Ale wracając tutaj do czasów II wojny światowej, rosyjscy snajperzy, słuchajcie, wspinali się na te dęby i ostrzeliwali wycofujących się na stacji Niemców. I trochę tam tych Niemców pościągano. Do końca nie wiadomo ile ich tam padło, ale z tego co słyszałem to sporo. I teraz co, sobie wejdziemy do góry. Także, jest też taką wersję słyszałem, że po prostu ponieważ tak tam dalej już jest huta, pewna huta, też nie mogę zdradzać za bardzo miejsca, na której, na terenie której huty też znajdują się schrony oraz takie fajne przejścia. I po prostu słyszałem, że te przejścia, te tunele właściwie prowadzą też do takich właśnie górek tutaj. Były to po prostu tak zwane wyjścia ewakuacyjne w razie czego. No jaka jest prawda, tego się raczej nie dowiemy. Fajnie by było, jakby ktoś się odezwał ze starszych ludzi, który być może kojarzy te miejsca właściwie i mógłby podpowiedzieć, do czego to tutaj mogło służyć. Dobra, pozostało jeszcze 6 minut, 5, no właściwie kamerowania. Dobra. Ja też w tej wersji bym się trzymał, że są to po prostu być może jakieś schrony, które w razie tam nalotu mogły się przydać mieszkańcom do chowania się. Tutaj już jest właz zerwany przez złomiarzy. Jeszcze kilka lat, dobrych kilka lat temu po prostu tutaj nie szło nawet zajrzeć. Wszystko już jest odrąbane. Został tylko jeszcze jeden właz taki. Tu widzimy drabinkę, która prowadzi no dobre 2-3 metry w dół. Dalej są śmieci, no nie zamierzam tam nawet schodzić. Także zobaczcie jak to wygląda. Miejsce jest zawalone. Jeszcze parę lat i te śmieci będą pewnie po samą górę. No ciekawe, czy tam dalej właściwie jest jakieś jeszcze przejście w dół. I czy to jest prawda, że po prostu tutaj te różne górki się ze sobą jakoś łączą. I czy faktycznie są to takie po prostu przejścia, tunele tak zwane ucieczkowe. No ciekawe miejsce. Także widzimy, że tutaj się raczej nie dowiem cóż takiego to mogło być. Także mówię, jeżeli ktoś by wiedział, do czego to mogło służyć,
to śmiało można dać znać. Jeszcze pokażę z tej strony. Śladów po kulach tutaj raczej nie widać, ale tutaj sporo się działo, jak wojska rosyjskie tutaj wkraczały. To jakby dobrze poszukać w tym terenie, to jeszcze sporo by się znalazło pamiątek, ale niestety to jest miejsce ogólne imprez, o, już od wielu, wielu lat. I po prostu tutaj leży więcej, najwięcej chyba, nie butelek, tylko nakrętek po jabolach i kapslach po piwie. Także chyba by trzeba było najpierw tonę tego powywalać, a dopiero potem szukać. Dobrze, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Także zobaczcie, jak tutaj są stare dęby. Wiele już oczywiście powycinano, ale tutaj naprawdę sporo się działo. Jak te rosyjskie tutaj jednostki wkraczały. Wszystko oczywiście uderzało w stronę stacji i przedzierały się dalej w kierunku Opola. A Opolem to już wiadomo, w tej chwili się nie będziemy zajmować. Oj, tam też się sporo działo i też słyszałem różne, naprawdę niektóre są straszne historie, to co Rosjanie robili ludnością. O, że tak powiem, no, karta się obróciła, ale to być może na inny odcinek, bo są to ciężkie tematy. Dobra, słuchajcie, to by było w sumie na tyle. Ja tu jeszcze pokażę rzekę, żeby nie było, że okłamuję. Także mówię, no, na pewno nie jest to zbiornik na jakąś wodę, bo to w ogóle nie odpada. To w ogóle odpada, że tak powiem. Sami zobaczcie, że wody tu jest pod dostatkiem. Teraz jest to miejsce, no, dla kajaków, że tak powiem. Tak to tutaj wygląda. No, woda jest po kolana. Są takie, można powiedzieć, najgorsze miejsca nieraz przy brzegu, gdzie naprawdę, no, można się całym zanurzyć. Tu się kiedyś przechodziło za łebka, słuchajcie, liny wisiały takie. Rozpędzaliśmy się, słuchajcie, i siu, sru do wody. Z tej liny oczywiście. Takie huśtawki robiliśmy. No, fajna zabawa była. Była wtedy. No, dzisiaj żadnego kajaka nie widać, jest za zimno. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.